Dzieci w szkole go nienawidzą. Rachunek prawdopodobieństwa. Tak, już w czasach technikalnych, licealnych czy też zawodówkowych został nam przedstawiony wzór, na podstawie którego wyliczymy prawdopodobieństwo strzelenia szóstki w dużym lotku. Nie będę Was jednak zanudzał samą etymologią dotyczącą rachunku prawdopodobieństwa, po prostu machniemy sobie od razu ten wzór i dzięki temu wyliczymy, jak właśnie to prawdopodobieństwo wygląda. Bardziej będą to spójne teorie niż stuprocentowa wiedza, ponieważ no, część z tej wiedzy raczej jest taka zasłyszana, są to jakieś teorie, które mówią o pewnych rzeczach, które mogą być trochę nieczysto grane przez totalizator sportowy. Natomiast no, też część pojawi się konkretów na temat ścisłej wiedzy, też i z portali, także serdecznie zapraszam do materiału. Najpierw jednak matematyka. Jeżeli założyć, że twórcy lotto stosują tylko czyste chwyty i rzeczywiście totalnym przypadkiem idzie wylosowanie 6 z 49 cyfr, to prawdopodobieństwo wyliczamy ze wzoru. N silnia dzielone na K silnia razy N minus K silnia, gdzie K to podzbiór, czyli nasze 6 cyfr, a N to zbiór pełny, czyli 49 cyfr. Wynik powie nam, jakie jest prawdopodobieństwo trafienia szóstki w lotka. Więc liczymy. 49 silnia podzielić na 6 silnia razy 49 minus 6 silnia daje nam 1 do prawie że 14 milionów. Słowem, jest to bardzo, bardzo mało. Jeżeli by wpisać nasze szanse w pole dwuwymiarowe, wyglądałoby to mniej więcej tak. Jeżeli założyć, że pole tego kwadratu to jest ilość naszych szans, czyli prawie że 14 milionów pikseli, to jeden piksel stanowi naszą jedną szansę właśnie trafienia tych 14 milionów. Bok więc tego kwadratu będzie pierwiastkiem po prostu z 14 milionów, co będzie stanowiło około 3700 pikseli. Widzisz ten jeden czarny piksel na środku? Nie? Ja też. To jest właśnie nasza szansa trafienia kombinacji. Żebyście widzieli, że ten piksel tam jest, to prezentuje bardzo duże powiększenie obrazu. Co więcej, nowe losowanie innego dnia nie dokłada Ci piksela obok tego. Nie zwiększa Twoich szans, bo jest po prostu od nowa. Tylko złożenie różnych kombinacji w jednym losowaniu dokłada piksele, które i tak są w sumie bardzo niewielką szansą na trafienie, chyba że złożylibyśmy ich mnóstwo. I tutaj mamy pierwszą ciekawostkę. Zakładając, że chcielibyśmy mieć 100% pewność wygranej, musielibyśmy złożyć prawie 14 milionów kuponów ze wszystkimi kombinacjami. Fizycznie zaznaczenie tylu kuponów dla jednej osoby jest prawie niemożliwe, bo zakładając, że na każdy poświęcimy nawet jedynie 10 sekund, to pracy bez przerwy mielibyśmy na prawie 4,5 roku. Przeliczając na dni robocze, czyli 8 godzin pracy bez urlopów i weekendów, wychodzi ponad 13 lat. Oczywiście moglibyśmy z kimś połączyć siły, ale czasy i tak wychodzą dramatyczne. Czasowo wychodzi podobnie już w samych kolekturach. W Polsce w przybliżeniu jest około 15 tysięcy kolektur. Jeżeli podzielimy czasy na ilość tych punktów, to wychodzi nieco lepiej, bo około 2 godzin 40 minut ciągłej pracy dla wszystkich punktów jednocześnie. Oczywiście absurd takiego pomysłu mówi sam za siebie, ale jest to bardziej wykonalne, musielibyśmy zaangażować 15 tysięcy osób do takiej pracy. Jeżeli milionową wygraną podzielimy na taką ilość, to wychodzi około 67 zł na osobę plus trafienie trójek, czwórek i piątek. I oczywiście ta wypłata rośnie, gdy jest kumulacja, a maleje wraz z ilością innych zwycięzców. Wiele tysięcy Polaków idzie do punktów hazardowych, jakimi są punkty lotto, i trwonią radośnie pieniądze, żeby trafić ten jeden piksel. Z góry wiadomo, że są skazani na porażkę. Nagroda jest jednak tak olbrzymia, że jest niesamowicie kusząca, bo małym kosztem, raptem 3 zł, można wygrać milion albo i miliony. System jest oczywiście pseudosocjalistyczny, ponieważ te wszystkie osoby kupujące bileciki do niespełnionego szczęścia składają pieniądze na wypłaty dla zwycięzców i dla organizatorów. Dokładnie tak samo jest w przypadku wielkich loterii radiowych, telewizyjnych, a nawet w systemie podatkowym. Wszyscy się składają, żeby garstka miała dobrze. Dodatkowo zauważmy, że loteria nie jest codziennie, żeby pieniądze miały się kiedy składować. Olbrzymie zarobki, jakie otrzymują organizatorzy, nie biorą się znikąd. To jest czysty biznes. Sam rachunek prawdopodobieństwa w takiej skali powoduje, że mogą twórcy raczej spać spokojnie, ponieważ zawsze będą in plus. Wziąłem dane z portalu Lotto Centrum, gdzie to padają informacje na temat złożonych zakładów w dość dobrym przybliżeniu. W samym roku 2015 padło prawie 900 milionów zakładów, co w przeliczeniu na złotówki, przyjmując, że kupon jest wart 3 zł, dało totalizatorowi prawie 2 miliardy 700 milionów złotych, a na wygrane poszło jedynie 441 milionów. Oczywiście musimy od tego odliczyć podatek, jeżeli totalizator takowy w ogóle płaci, ale i tak liczby wychodzą absurdalne. W kieszeni totalizatora pozostaje około 2 miliardy 250 milionów rocznie.
z naszych naiwnych kieszeni, gdzie na wypłaty nagród dostajemy tylko marne grosze, około 16,5% całości. Pomijając już oczywistość pieniądza wyrzuconego w błoto, ponieważ za cenę kuponu, czyli 3 zł, mamy chleb i mleko, które daje nam 100% gwarancję najedzenia się danego dnia, to oprócz tego twórcy dają nam jeszcze jedną rzecz, która powoduje, że będzie chciało nam się grać. W książce Theory of Fun autorstwa Ralpha Kostera mamy ciekawy zapis mówiący o tym, że żeby stworzyć grę, która się nie nudzi, gracz nie może cały czas przegrywać. Oczywistym jest, że w przypadku trafień 1 do 14 milionów gracz praktycznie nie wygrywa nigdy, więc wprowadzono drobny zabieg uatrakcyjniający całość, dający organizatorom jakąkolwiek kontrolę nad graczami. Nagrody pocieszenia. Może nie wygrałeś, ale trafiłeś 3 i dostaniesz 10 zł. Będziesz miał na kolejne 3-4 kupony. I tak w kółko. Są czwórki i piątki, oczywiście z lepszymi nagrodami, więc mimo świadomości zerowych szans na wygraną, pocieszamy się faktem drobniejszych kwot i tak oto psychika nie chce odpuścić, bo ta wielka nagroda jest w zasięgu ręki, a jeszcze podsycana jest tymi drobnymi nagrodami. To była wiedza pewna, a teraz chciałbym przejść do indywidualnych spostrzeżeń związanych z tą grą. Czy kiedykolwiek zrealizowaliście pomysł, żeby stworzyć kombinację liczb po kolei, na przykład od 1 do 6? Nie? Oczywiście ten pomysł by nie zadziałał, a zaraz powiem dlaczego. Oczywiście taka kombinacja mieści się w zakresie naszych 14 milionów, ale gracze takiej nie zastosują z prostej przyczyny. Nie pada ona w wygranych. Fakt, że jest 14 milionów szans, nie zmniejsza faktu, że liczby po kolei występują częściej niż inne rodzaje trafień. Dlaczego więc nie spotykamy się z takim przypadkiem? Według mojej opinii i też głosów, które gdzieś zasłyszałem bądź też wyczytałem, dochodzi pewien system kalkulacji, która totalizatorem kieruje. Dane dotyczące trafień zrzucane są do jednej bazy, na podstawie której system jest w stanie policzyć, jakie kombinacje nie zostały trafione. Komputery obecnie są w stanie zrobić takie wyliczenia w ciągu paru sekund. Na podstawie trafionych i nietrafionych możemy ustalić, ile i jakich wygranych padnie. Co więcej, prawdopodobnie też jesteśmy w stanie ustalić region trafienia jeszcze przed konkursem na podstawie namiarów komputera, który zrzut do bazy zrobił. Z racji tego, że liczby są w naszej psychice ułożone półkami, od 1 do 9, od 10 do 19 itd., to wypadałoby strzelić coś z różnych półek. Strzelenie w jedną, wszystkimi liczbami, daje nam poczucie zmarnowanej szansy, bo takie wyniki nie padają. Z takiego założenia wychodzi miliony głosujących i liczby są praktycznie zawsze popułkowane. Zmniejsza to dla systemu możliwość przypisania zwycięstwa dla liczb po kolei i taka wygrana po prostu nie padnie. Jedni mogą powiedzieć, że przecież losowanie odbywa się na żywo przy komisji i jest wszystko cacy. Naprawdę? Ktoś widział ich pracę? Jesteście w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie losowanie się odbyło i czy jest rzeczywiście na żywo? A jeśli nawet, to czy nie jesteśmy w stanie w łatwy sposób zaprogramować kulek, żeby wpadały do komory z wynikami? Żeby wyglądało to na losowanie? Czy kulki są puste? Czy takie losowanie musi odbywać się tylko w tamtym pomieszczeniu? Czy jeżeli to wszystko prawda, to nie mamy sposobów, żeby konkretna osoba zwyciężyła? Czy znasz osobiście jakiegoś zwycięzcę? Wszystkie te pytania wzbudzają we mnie skrajny sceptycyzm i każą unikać lotka szerokim łukiem. Jeżeli przyjąć takie założenie, że zakłady są ustawiane, to dochodzi pewna ciekawostka, która pojawia się w fantastyce. Często pokazane jest, że jeżeli bohater przeniesie się w czasie, znając wyniki lotka, to wygrywa typując ten numer. Ale jeżeli moja teoria jest prawdziwa, to najprawdopodobniej ta osoba nie wygra, bo system będzie miał ten numer i wygeneruje sobie po prostu inne, żeby zwycięstwo było kontrolowane. Jedynymi sposobami na potwierdzenie mojej teorii są albo dokopanie się do źródeł, co jest myślę bardzo mało prawdopodobne, albo po prostu przeniesienie się w czasie. Myślę, że bliżej nam do tego drugiego niż do pierwszego, no ale to już tylko moja indywidualna dygresja. Tak czy inaczej, wygrać w lotka jest bardzo trudno, także wydaje mi się, że lepiej pieniądze poświęcić na coś innego, nawet chociażby na czekoladę. Dajcie znać w komentarzach na temat tego, co wymyśliłem na temat lotka, a także na temat własnych może jakichś spostrzeżeń. Ja się z Wami żegnam, tutaj możecie sobie zasubskrybować kanał. Trzymajcie się, cześć!